jugosłowiańskich pięknych gór Jezus wysyła swoją matkę do dżungli afrykańskiej z wiadomością dla ludzkości. Orędzie Matki Bożej z Kibeho, Rawanda, brzmi jako bardzo pilne, niecierpiące zwłoki. Matka Słowa Maryja powtarza swoje apele do ludzkości w katolickiej szkole w Kibeho. Poczynając od listopada 1981 roku, objawień z Maryją i jej Synem Jezusem doznaje aż 7 wizjonerów. To oni, Anatalie Mukamazimpaka, Marie-Claire Mukangano, Stephanie Mukamurenzi, Agnes Kamagayu, Westine Salima, Emmanuel Segastasia i Alfonsine Mumereke. Obiecała mi w ostatnim objawieniu, że ukaże się ponownie tego samego dnia w południe, właśnie tu w internacie. Czas powtarza, jak ważny jest różaniec i modlitwa. Prosi, abyśmy kochali siebie i innych. Musimy dawać dobry przykład młodym ludziom na świecie. Alfonsina otrzymała swoje ostatnie widzenie 29 listopada 1989 roku w Kibeho. Biskup Butare, Jean-Baptiste Gamanil, powołał formalną komisję do zbadania objawień. Pierwsza faza objawień jest już dzisiaj zatwierdzona. Ludzie są tu bardzo wierzący. Baza tych objawień została przygotowana wcześniej. Maryjne orędzie dotyczy nawrócenia, modlitwy i czuwania. Podstawą orędzia w Kibeho, jak mówi wizjoner Emmanuel Segastasia, jest pokuta i przygotowanie do ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Emmanuel był niewierzącym, zanim Jezus ukazał mu się na jego własnym polu fasolowym. Jezus osobiście nauczył go modlitwy Ojcze Nasz i Różańca. Pan dał mi poznać wartość cierpienia, połączonego z Jego męką dla zbawienia świata. Jezus powiedział mi, że musimy zmienić nasze postępowanie, wyprzeć się grzechu, modlić się, a także przygotować się na własną śmierć i na dokonanie świata. Musimy przygotować się już teraz, kiedy jeszcze na to czas. Dobrze czyniący pójdą do nieba, ci, którzy czynią złą, będą potępieni, bez nadziei na zbawienie. Nie traćcie czasu, lecz módlcie się i czyńcie dobro, bo czasu nie macie za wiele. Przed przyjściem Chrystusa. Dzisiaj Emmanuel głosi Ewangelię Chrystusową w całej Afryce, przekazując orędzie Jezusa i Maryi dla wierzących i niewierzących. Skutkiem objawień są liczne powołania kapłańskie, odnowienie duchowego zapału i poświęcenie narodu Ruandy Jezusowi poprzez Maryję.
czy rzeczywiście słuchamy wezwań do nawrócenia? Przyszłam przygotować drogę mojemu synowi dla waszego dobra, ale wy nie chcecie tego zrozumieć. Czas, który wam pozostał, jest już krótki, a wy jesteście roztargnieni i przejęci rzeczami materialnymi, które i tak przeminą. Widziałam wiele moich dzieci, które się zagubiły, i przyszłam pokazać wam prawdziwą drogę.